was wszystkie byczki! Z tej strony Adrian Parson! Kurde, w kościele śpiewasz czy co? I obok mi saga! Dobra, co ja tutaj dzisiaj robię? Co ja tutaj robię? Gramy dzisiaj Minecrafta. Ale nie byle jakiego, nie tam jakieś perpyry, jakieś kopanka itp, tylko straszne. Może ja chcę pokopać. To se pokopiesz u siebie, na mnie saga gra. Dzisiaj gramy w horrorową mapkę, uciekamy ze szkoły, gonimy duchy, porwali dzieci generalnie, no tak w skrócie wszystko wygląda. Co, że w tej szkole porwali dzieci? Porywali ludzi, dzieci, rodziny, policję nawet porwali i my idziemy jako, wiecie, fazmofobia, idziemy gonić duchy. A to przecież to wiemy, kto to porwał, to nam straszna nauczycielka na pewno, babcia. No właśnie, to karta flaka porwała. My już wszystko wiemy, no! To jest Scooby-Doo, podciągamy maskę, babcia tam była, generalnie dobra, nie trzeba nawet się zastanawiać. Już koniec odcinka, wiemy, koniec, kto to dobra, zrobił! Po co ja odpalałem tego Minecrafta, po co ja testowałem to, mogę? Dobra, idziemy. Już wiecie, na poważnie, prawdziwa twarz. Jak chcecie więcej odcineczków, no to możecie zostawić kochanego jakiegoś tutaj komentarzyka, jakieś subskrypcje. Możecie dać lajków trochę, no bo nie pogardzimy. Łapki w górę i ja jeszcze zrobię reklamę. W sklepie mistrz.pl są dostępne piórniki, więc jak ktoś jeszcze z was nie ma, to zapraszam. Maskotka, puszek i okruszek, proszę bardzo. Możemy grać. Dobra, gramy. Lecimy na pełnej. Tam mieliśmy z tyłu tutorial, już jesteśmy, wiecie, tutaj mamy książki. Przeczytane story generalnie, jak coś tam będzie trzeba wiedzieć, jakaś anegdotka, to wam powiem, no już słyszeliście wszystko. No i co ja wam mogę powiedzieć, byczki, no mamy w ogóle do wyboru dwie ścieżki, ale pewnie tam w ogóle iść nie możemy, tak, to zakładam. To jest niby ta szkoła, tak? Czy, no tam jest czy my dopiero idziemy do tej szkoły? To dopiero idziemy chyba, bo my przyszliśmy tutaj z jakiegoś przejścia przez most, no tutaj rzeczka sobie płynie. No, a tam iść nie możemy, dobra, stąd przyjechaliśmy, wiecie, no z naszego szkoła, domu. Szkoła, do której się idzie mostem? Ktoś ma coś takiego w ogóle? Gold, ale dobra. Co to jest? Złote rzeczy są super ważne, a czerwone rzeczy to, czerwone książki to są, wiecie, takie... Ektoplazma jest też do kolekcjonowania, tak. Wszystko inne jest opcjonalne. Okej, okay, dobra, dobra, okay. Dobrze wiedzieć. Mogę wyskoczyć? Mogę zrobić skok z tego, z mostu do wody? No ale już nie umieraj, bo tu jest liczba, w ogóle no gramy w ogóle moją postacią, więc fajnie by było, gdyby ona przeżyła, nie? Dobra, Aga, idziemy, skaczemy z mostu. W ogóle gramy na starej wersji Minecrafta, więc ja w ogóle nie wiem, jakie tutaj rzeczy są, ja w ogóle, nie ma. A ja w ogóle się boję horrorów, więc ja nie wiem, co ja tu robię. No Aga, nie wiem, co ja to robimy. Ja boję się wszystkich strasznych gier i mam... Już widać. Już się oblałam. Nawet do ust nie wsadziłam i już pociekło. Tutaj mówią, że generalnie wchodząc do tej szkoły, nie są odpowiedzialni za to, że możemy umrzeć. A jeżeli to jest szkoła, to ja teraz jestem nauczycielką i przedstawię wam ciekawostkę z geografii. Łódź, awangardowy przystanek tramwajowy z barwnym dachem. Dobra. Ready, ready, no. Klikamy przyciski, już nie ma powrotu. Dawaj, więc bez wahania. O Boże, o Boże. A, o, tu się kraty otwierają. Coś głośno. A to nie mógłbym sobie przeskoczyć przez nie? A nie, nie mógłbym faktycznie, dobra. To muszę tak zrobić. Aha, i tak szybko, matko. Dobra, 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 już widzę, mnie tutaj zaskakują na starcie. A, i to jest ta szkoła, poczekaj, pokaż ją, no, pokaż wielka, ją. Wielkie pydę, no patrzcie. Znaczy, bo to jest w ogóle dokładnie, tam było napisane, że to jest liceum. No, liceum. Liceum, nie? Nie takie... dla małych dzieci. No, dokładnie. Ale teraz nieraz są już chyba też podstawówki z liceum. No w sumie, no w sumie te liceum to już są takie, wiecie, w sumie. Ale to bardziej wygląda mi, wiesz, na co pokaż tą szkołę? Ona bardziej wygląda na... jak to się nazywa? Na... Na uczelnię. Studnia, na uczelnię, no, my bardzo podobne, no, mamy AMW, kościół, nie? No taki kościół. AMW bardzo podobne tutaj. To bardzo, bardzo takie, wiecie, no, no podejrzane, ale w ogóle tutaj widzę, już możemy pewnie wejść w sumie. Ogólnie ta gra jest tam, mówiłeś, że strasznie jest długa, nie? No podobno, więc... jest, podobno jest, dzieli się tam w ogóle na, wiecie, 5 chapterów chyba, czy 6 nawet, nie wiem ile. Więc na bank tego, więc nie przejdziemy dzisiaj całego. Dzisiaj chillujemy bombę sobie, wiecie, na spokojnie, o! O, ta ektoplazma, to nie mówili, że to jest kolekcjonerskie. Tutaj pan kierowca zostawił chyba A, tego. Bo to jest autobus szkolny! To jest autobus chyba, no. A to on już chyba nie żyje, wiesz? No tak, powiem wam... No tak, bo ten autobus jest jakiś zarośnięty już i w ogóle, no nie? No tak, bo do tej szkoły to tam już chyba, nie wiem, no już... Wydaje mi się długo chyba, już nie wiem, nie chodzili. Chcesz, panie kierowca, ektoplazmy trochę? Przezroczysta jest, ale byka. Jo, fajne. Ale, ale, ale koks w ogóle, ty. O, pewnie będzie dziura w płocie gdzieś. Pewnie będę musiał gdzieś przez jakąś dziurę w płocie się, wiecie, przebrnąć. O, po prostu wejść bramą. O, bredy. Bredy opcjonalne, bo szare. Co, nie zmieścisz się tam? Nie, za grube za jestem. Dużo chlebów. Za dużo chlebów już zjadłem. No ty, no jak ja tutaj się nie zmieszczę, to co mam? A może po drzewie trzeba wskoczyć. Po drzewie, oj, tak, tak, tak. Aga parkurowiec nagle się znalazł. A, ej, co?
Ej, tu jest chyba niewidzialny blok, nie mogę chyba. Nie mogę, powinienem tu móc skoczyć, nie mogę. Mój pomysł był jednak... Nie mogę, walnęli kloca, no i nie mogę. A może ten... Poszukanie. O, więcej ektoplazmy? Nie, więcej chlebów, bebów. Więcej chleba, tata nas zawsze mówił, jadę po beb. Tak? Mówił tak? No beb mówił na chleb. Ja, nie pamiętasz? Myślałem, że tylko ty tak mówiłaś, mam wrażenie. Nie, to tata tak mówił zawsze, beb. Tak? No dobra, to no, weź jeden beb. Ja chyba przegapiłem to w moim dzieciństwie generalnie. A ty mówiłeś, jedziemy do baby. Do baby? Czyli co, do babci? No wiesz, jak pierwsze słowa znałeś. Trzeba po prostu przez tego przeskoczyć. Nawiedzona szkoła! A, bo książkę kliknęłam do bani. Chciałem zjeść chlebek, bo się uderzyłem. Dobra, on tutaj mówi, że idę, ale się boi generalnie. Dobra. Idę, ale się boję. Cykam się generalnie trochę mi się, bo szkoła duża, ja taki mały i co ja tu zrobię, prawda? Dawaj na lekcje jakieś fajne. Dobra, idziemy. Właśnie, ciekawe czy będzie jakiś nauczyciel. Ja bym poszła na chwilę do szkoły. O, ale fajna mapa. Czemu zgasło światło? Nie mogę... Co? Ta szkoła jest bardzo duża. No, no, się zastanawia, czy to są może te wakacje. W ogóle to mówi ktoś, jakiś duch mówi. Aha, to duch mówi, mamo, no, tato. Mamo, tato, ty patrzycie się? Życz mi szczęścia, okej. Okay. Boże, co ty tam robiłeś w ogóle? Ty, jaki tu jest koks blisko. No, to było dziwne, tak powiedziałem. To było dziwne. Prawda mi się mówi. O, jesteśmy tutaj, guys. Mogę, ej, fajna zaraz mapa. Coś się stanie? Czy co? Taka dźwięki są dziwne. Nie, to tylko tam, wiecie, on scary moment generalnie, on scary teacher normalnie chyba, no. Zesraliście się. O, recepcja. Halo? O, proszę. Halo, bardzo. Misaga, gdzie jesteś? Dam ci chleb za wejście do domu. Czy ty jesteś Misagą, grasz? A, no. Zapomniałem, to ja. Ja mam cię rozdławić, czy co? O, światło, dobrze, fajnie. O, to ile? Mam wrażenie, że pełno go odpaliłem. Jeżeli te szkoły już tu nikogo nie ma, to czemu się coś pali? Co to robi? Jak otworzyłem skrzynię, to gaśnie światło, to nie bardzo mi się nie podoba. O! Można mieć mapę, super. O. Wciąż napisali, że nie zapomnij o wyjściu, czy tam wejściu do piwnicy. Ja tam nie chcę wchodzić. Ja tam generalnie nie wchodzę generalnie, no ja bym... Ja tam ty bardziej nie mam byczki jak damadzę kierownicę generalnie. Nie mam, ja nie dotykam. Mam piękną mapę normalnie, mogę się patrzeć. Ja chcę na to boisko, no może być fajne. No właśnie bym... Ale jest takie zniszczone, zarośnięte, to ta szkoła już od 50 lat nie działa, czy co? No właśnie, będą prawie wypełnione chyba, nie? No tak, no przecież po co ma być zielone, no? No właśnie, po co, to nie jest ten... A to co jest? Mogę to położyć? Nie, nie mogę, dobra, to kierowane. To? A mogę... No bo to jakiś medicine chest, ale to... jest do uleczenia się pewnie. No ale nie działa, nie mogę tego użyć. Może masz za dużo serduszek. Student helpdesk. Pomóżcie. O, mam tutaj napisane, gdzie musiał iść w ogóle wszędzie. Kafeteria! Gdzie idziemy, do kafeterii? Tak, tam była z boku tutaj była kafeteria, czyli tam. Kafeteria, czyli tam, pewnie na górę. Tutaj to chyba, chyba że tutaj. Nie, tu chyba. To w ogóle są szafki. Szafki! Chyba. O, macie w szkole szafki? Nie, ja w liceum miałam. Miałaś w liceum szafki? No! Znaczy były, wiesz, na jedną osobę... Jedna szafka na trzy osoby była. Po tą szafkę ktoś kryje się, jakaś ektoplazma? Ktoś ukrył coś? Coś chowasz tam? Nie, nic nie chowają, dobra, nic nie chowali w szafkach. A teraz chyba właśnie w szkole coraz częściej są szafki, tak mi się wydaje. Ja bym chciała mieć szkołę z szafkami, powiem wam szczerze, bo to jest, dobra, tutaj mamy tą kafeterię. Nie no, tych kursów to nie wiesz po co ci. Wezmę jeden. No tak, siebie. No. Będę miał na obiadzik, o. O, miska. O! Co? Tam było... Widziałem... Trupa? Trupa. Latającego w pokoju. Patrzył się ze mnie z wody. Patrzył się na mnie z wody, no. Nie wchodź do tego pokoju, bo utoniesz. Dobra, nic nie widziałem, tak? Zamykamy tą skrzynię. Tego nie było! Tutaj się nic nie... Ej, mogę tego? Mogę na to w ogóle? Chyba nie. Żal generalnie. Żal. O. Przez same otwieranie, te dźwięki są takie głośne, że... Może napisane, że może być się przydać tak? Później. O, biorę tak. Wszystko, biorę ile wlezie. A to tego wody mogę nalać na 100%. Dawać wodę. Dobra, mam parę butelek z wodą, dobra. Może jakiś ogień będzie. No, przyda się. Coś będzie płynęło. Na pewno się przyda, guys. Uwierzcie mi. O! Boże, pełno... Stare mięso. Hello there, witam, hi. Nie brzmi to dobrze, ale co poradzić? Co bierzesz zgniłe mięso? No jak będę głodny? Chcesz zgniłe mięso jeść? Jak będę bardzo głodny, to się przyda, nie? No ty chciałeś do kafeterii iść, co ty myślałaś, że tu znajdę w starej nie szkole? A to co to są za drzwi? Nie wynoś żadnych rzeczy z tego, dobra. Aha. No i wyniosłeś! Kazali nic nie brać! Ale...
No widzisz, tak skończysz. To pan kierowca chyba z autobusu tam. Teleportował się. Halo panie, żyje tam, pan żyje, widzicie go tam. Nie, to jest inny, widzisz? No wiem, wiem, to inny. To jest ten, co tu gotował. A, szef kuchni. Dobra, dobra, a, bo oni chcą, żeby... A, bo tu jest jedzenie na wynos, dobra. Na dworzu mają takie coś, to jest jakaś... No mówię, no uczelnia w ogóle... Prestiżowa restauracja? No. To jest pewnie prywatna szkoła, wiesz, tak mi się wydaje. Tutaj do wieży zegarowej można wejść. Wiem, ja bym właśnie do tej wieży tam poszła. Tylko oni policja zablokowała. Tak? Pewnie tam się działy jakieś najgorsze rzeczy. O, to plazma? Tak. Pewnie jakieś straszne rzeczy tam właśnie się działy. Tu trzeba wejść. Tu jest wejście. Koniecznie, mi się wydaje, to jest główne, żeby tam wejść. Tam jest, tam są drzwi. I dobra, idziemy do tamtych drzwi generalnie. Musimy generalnie jakoś, wiecie, opracować tutaj system, bo ja powiem wam, nie wiem w ogóle jak tutaj, wiecie, puścili cię do szkoły i w ogóle nie wiem. I rób coś, i w ogóle. Rób co chcesz, mogę sobie zwiedzać w tym momencie, nie? Więc to jest, tak ja wam powiem, ciężkie. O, tu będzie tutaj tędy, tymi schodami. Raszujemy tędy. Burza nawala generalnie, ale my się nie przejmujemy, misiar. A tutaj nie ma schodu. A, bo rozwaliło je coś. Rozsadzili schody. Ktoś się spierdział po tej kafeterii. Ktoś zjadł to mięso stare. Bigos, ktoś zjadł z tym starym mięsem. I już poszło. O! O, ogródek. A tu jest wyjście na ten, na to boisko fajne. A, muszę zobaczyć generator, bo one są na prąd. A gdzie jest jakiś generator? Jest coś takiego jak generator? Jest tutaj coś takiego jak jakieś, nie wiem, jakieś, nie wiem. No ale, no, generator będzie gdzieś w jakimś miejscu takim, wiesz, dla... Office area pewnie. Wiecie, tam może, gdzie pracują. No ja bym bardziej widział jakieś schowki, ale może, no może... Men! O, toaleta, dawaj. Men, toaleta. Halo? Trochę ciemno. O nie, o nie. Jak coś ma się wydarzyć, to wiadomo, że w kiblu. No w sumie to nie pomyślałem o tym w sumie, jak zawsze... Zajrzyj tam do kabin. To się boję teraz, bo tak mi to... Trochę... Zapal światło. No ale to ono gaśnie samo! Aha. No, no zajrzyj, tam może coś być. Widzisz, mówiłam, że coś się dźwignia. To jest spuczka. Aha. To co to jest? Dziwnie. Halo, spuczka? O. Ale fajny klozet. No, fajnie. Muszę... Fajny pomysł do budowania w Minecraftcie klozeta w sumie. No właśnie, przepraszam, w domkach w Minecraftcie nie buduje się toalet, nie? No, a tutaj taki... A? No, a tak... A czemu? A czemu? No właśnie. Jak ostatnio wychodziłem z tego kibla, to wyglądało tu inaczej, jak... Weź przybliż. Tam na mnie ktoś czeka, jak... Jakiś misiek. No idź. Patrz, to on pewnie, z tego obrazu. Ale jak wychodziłem z kibla, to było fajnie, a teraz wychodzę i to jest. To jest może obraz? Nie, to nie jest obraz, to lewituje w powietrzu. Tu jest jego obraz, o, serduszko. Leczy mnie. Co się stało? O, wracamy, guys, nic się nie stało, jak coś generalnie. Dobra, lecimy. Czemu cię teleportowało? Czemu wpadł? Co się stało? Czemu ta czarna dziura jest dosłownie czarną dziurą? Czeluści piekieł w ogóle i wszystkiego co najgorsze. Ale w ogóle to ci teleportowało, gdy do niego się podchodził. Co? No, on mnie zabrał do swojego, wiecie, tajnej piwnicy, jakiegoś tajnego... A gdzie jest woman? Tam był woman. No to idź. Tam był chyba, nie. Tu był gdzieś, tu jest. No pewnie w kiblu damskim będzie jeszcze gorzej. Jeszcze więcej horrorów będzie. Ale mają lustra, to wy chyba nie mieliście, nie? Więcej kabin macie w ogóle, oszukaństwo. Dziewczyny dłużej sikają! Co to jest? Halo, kible, macie coś? Otwieram wszystkie! Halo? Halo? Chyba nic tu nie ma. Chyba brzmiały jakiś ogry. Chyba nic tu nie ma, guys, jednak. Może stąd pójdę jednak? Trochę kuszę los, mam wrażenie. Uwaga, będę gdzie indziej? A dobra, to jest okej. Dobra, dobra, żyjemy, guys, żyjemy, wszystko jest okej. Okay. Nie chillujemy bombę generalnie, no co wy myślicie? O, sala, sala. O. Halo? Tak sale nie wyglądają. Co? Tam są jakieś... Wyczekaj, no... Właśnie... Że zakrwawione to jest wszystko. Tu jakaś masakra miała miejsce. Pewnie wszyscy uczniowie zginęli. O, to prawda, bo jak to się ciary przeszły. O, przestała się ruszać. Martwa bez... Bez... Bez powodu, co mamy robić, nic nie mogliśmy zrobić, zakopmy ją, in the courtyard, w courtyardzie ją zakopmy. Nie gadaj, żebyśmy mieli od
odkopywać Adrian jakiegoś trupa. Pod wielkim drzewem będziemy musieli odkopywać ją. Susan, śpij dobrze. Nie, bez jaj. Susan chodziła do tej klasy i teraz tak skończyła. Na ścianie. No dobra, czyli mamy pierwszą coś, co musimy gdzieś iść, wiemy teraz chociaż. O, Susan, to ty? O, hi hi hi. Hi 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 tam. Let's play? Ja bym chciał tylko... Adrian, te dźwięki są straszne! Wyjdź stąd! Nie odpuszczaj mnie! Jakby ktoś zapał do ucha z katarem! No właśnie bardzo, nie? Takie w sumie aż takie... Bo nie, ja stąd idę, to mi się nie podoba. A bo ktoś palił papierosy. Nie mogę wyjść, Agen. Nie, ja wiedziałam, że tak będzie, że jak wyjdziesz. Mówiłam, że wyszedł na courtyard i już, a ty co? Ale chciałam do sali wejść. Jak on tu wyjść? Halo? Tu zaraz się coś zabije na 100%. A weź tą czaszkę, nie wiem, walnij czy coś. Tablicę może znasz. No coraz głośniej i jest zaraz umrze! No nie mogę wyjść stąd, co mam robić? Ona zaraz się przyjdzie do ciebie! Ale kto? Nikogo, o, taka! Nikogo tu nie ma! Ale sapię ci na duchę! Odpuśćcie, dam ci ektoplazmę całą nawet! To mój najdroższy skarb! Podaj mi więc! Ty no, ale jak mam tutaj jakąś zagadkę rozwiązać w tym momencie? Nie opuszczaj mnie, no ja bym chciał cię nie zostawiać, misiu mały. No to weź, ty może... A, muszę zrobić coś. O. Boże, wychodź stąd! Czekam, czekam stąd, nigdy tu nie wracam. O, mogę tu enchantować przedmioty. Ciekawy z tej sali, powiem wam, chyba do tej sali nie wchodzę. Boję się do tej sali wchodzić. Tu znowu coś będzie, na 100%. No dobra, no ale już się, bo później zapomnimy, nie? Coś może być. Ale, o, taki kto ma takie obrazy w szkole? Co to była? Szkoła horroru? Słyszę lawę. A, tu książki do nauczenia się. I tyle. O, ektoplazma? Kości. Surprise! O nie. O nie. Nie, nie. Surprise i co? Nic? Chcieli się dostać na courtyard, Adrian, pod wielkie drzewo. A, no w sumie właśnie, taki był... Taki był motyw, nie? No tak, pierwsza była podpowiedź, którą mamy gdzieś iść. Ale tutaj też miałem drzwi otworzyć do tego courtyardu chyba właśnie. Muszę do generatora. A, bo myśmy właśnie generatora szukali. Ciasteczka. Uwu, ciasteczka. To nie wygląda jak generator. Ale to wygląda, patrz, jakieś full... No, wie. No właśnie wiem, smoking. No fire smoke. No prąd właśnie, o, bez prądu, że jest. No to musisz tam chyba zejść. Wiem, ale tak patrzę, co tu jest w ogóle, wiesz, tak wiesz. No patrzę na teren, nie? Witam. Fuel tank, tap fuel. Bob. O, a, pusta butelka? O! O! Dlatego były potrzebne. O, dobra, biorę 4 mi się, dobra. Nie wiem, czy tyle potrzebuję. Właśnie, nie. Może wylej stamtąd wodę i nalej. Nie, mogę wypić jak coś w każdym momencie ją. No to weź więcej, bo może jest od razu więcej potrzebne. Nie, no tyle... chyba nie, tutaj mogę chyba użyć ich. Gdzie jest tutaj, że fuel mogę dać? Tu jest tylko fuel z Torage. A gdzie wlać fuel? No ale tutaj gdzie nie jest, gdzie... Co tu musi być gdzieś tutaj do wlewania? Nie wierzę, że nie. Tylko fajna lawa, krwista. Z tyłu miałeś, że po jakąś dźwignię? Co? Nie, to jest tylko takie... Dobra, to biorę więcej, bo zabraknie. Weź, no, bo później bez sensu. Później mam wrażenie, że będzie mi smutno, że nie mam ich. Dobra, mam 8, wystarczy chyba. Ktoś to tu przybiegnie szybko. No, wydaje mi się, że to może być gdzieś obok ten generator, no. No mam nadzieję, dobra, zobaczymy, co jeszcze tutaj szybko jest. Water. O, coffee. Coffee mam tutaj już będzie. Lol. Może napełnić. No nie gadaj, że znowu. A te dziury są głupie. A masz tą ektoplazmę, czy ci ją cofnęło? Nie, nie wypada mi, jak umieram. Aha, więc jest akurat tyle okej, dobra, ale muszę iść kawał drogi. Dobra, spotkamy się na miejscu. Tu jest wielka dziura, to jest nie fair, no patrzcie. Nie to, było jej w ogóle widać. To widać w ogóle, jakby to było, wiecie, no takie normalne, a tu jest wielki... No i specjalnie tak porobili, żebyś się, wiesz... No bym się wrąbał, no, prosta piła, no. Pewnie tak mi coś sam zepchnie. I musisz dalej, musisz uciekać. Ale przed czym? No gdzie? Nic nie widzę. Halo? Dobra, my chcemy na dwór się wydostać. To prawda, to prawda. Ja chciał generator. Gdzieś ten paliwo muszę dawać, prawda? Paliwko. Ale to raczej gdzieś na dole, nie? To prawda, ale jak już tu jestem, nie? Już tak tutaj przyradzę. Logicznie rzecz biorąc, to raczej gdzieś na dole. Fancy książki. Zapalę światło.
O nie, w bibliotece też się dzieją zawsze złe rzeczy. Prawda. To będzie tak jak umrzesz. Nie umrę, nieprawda. Light switch... co? A! O Boże, tam jest wielka biblioteka. A, że za biblioteką jest światło. Coś czujesz, że tu będę miał... Coś czujesz, że tu umrzesz. Tak. Tak, w skrócie to tak. O, tutaj... A, tu jest wyjście takie, dobra, dla pani bibliotekarki, dobra. It's very scary. O, bardzo dużo ektoplazmy, nie podoba mi się. Hamlet! A, Hamlet! Hamlet, dobra, to było Romeo i Julia, Alicja z Krainy Czarów. Więcej książek, w sumie wezmę książki, czemu nie? W ogóle tu są takie rozsypane książki, wygląda to bardzo podejrzanie. Misiaczki. Ej, tam jest jakaś skrzynia? Co to jest? Widziałaś to? Nie. Co to jest? A to są głowy. No, tylko takie ciemne były. Głowy, to te książki spadają na ziemię? Że same? No bo rozsypane są, nie było ich tutaj. Jeszcze jak wchodziliśmy tędy, nie było ich. Pewnie rzucają duchy książki pewnie, dobra, nawet spierdzielam stąd, powiem szczerze. Spierdzielam stąd duchem i książki rzucę. Boże, myślałem, że to jakiś chłopiec. Znowu coś... Aha, bo te losy okna wygląda tak jak człowiek to wygląda. O, tutaj trzeba musimy być cicho. Bo tutaj jest do cichego to uczenia cicho. Się. Cicho! To się stanie na pewno. Aż ci, chyba cię oplułam. Nie, chyba nie. Killing. To na czwarta przyleciało. Dobra, było cicho, fajnie, spierdzielam stąd. Idę, spierdziałem się i wychodzę. Dobra, trzeba się zastanowić, gdzie może być generator. No nie wiem, a tutaj wróciłem, tak? A to byłem tu. To jest stołówka. Tak, bo ja zlazłem na dół i to kółko zrobiłem. No tak, bo ta szkoła jest taką L-ką. Generator nie będzie w jakiejś szopie na zewnątrz obok szkoły, że nie w szkole, tylko obok. Wyjdź tam jak weszliśmy, wyjdź tam i zobacz wtedy tam się rozejrzy. Mój pan wie, no może tak będzie, no. A tutaj nie, tutaj może dam. Czekaj. A, że tu. Może nie jednak. No nie. Ale tutaj chcę się dostać właśnie, bo tu jest ten... No tak, ale to. Mi się wydaje, że to może być gdzieś na zewnątrz w jakiejś szopie, rozumiesz, że to jest... No ja już, tak. Ja już znam tej szopy, no generalnie no tam nie mogę iść. Bo jak tu nie ma żadnej piwnicy, bo nie było nic, my chyba przeszliśmy całość. No tak, no. To wydaje mi się, że może być na zewnątrz jakieś miejsce, tak o wiesz, no jeszcze w sumie tutaj nie przechodziłem pod no właśnie, no to tutaj? Właśnie przejdź, no. O, tu są jakieś drzwi. O, no właśnie. Tylko one wyglądają też na prąd jakby. Pewnie założę się, że jak odpalimy ten prąd, to właśnie będzie już, wiecie, pierwsza jakby, wiecie, pierwszy... Hello. No, tylko tutaj nie wskoczę, to jest za wysoko. Nie, to jest tylko tak zrobiona dziura, no. No to tak daliby dziurę, a nie mogę wskoczyć akurat, Hans... O, no właśnie, widzisz, piwnica. Personal on. No i to będzie tutaj właśnie. Brzmi, powiem wam, brzmi... Główka Ani pracuje! Brzmi fantastycznie! Mechanika elektrykary! Mechanika elektryka! Nie mówiłam! Nie mogę opanować bez partnera. Czy tak to jest gra dla jednego? No wiem. Jeżeli będzie wiecie, dym, to muszę wyczyścić rury. Sam jesteś rurą. O, nie wygląda to dobrze. Nie wchodź tam. Nie wchodzę, bo już nie wyjdę stąd. A, tutaj jakby dym leciał. Dobra, mi się kojarzy. Czaję bazę, dobra. Food storage, dobra, nie potrzebuję żadnego jedzenia. Boże, ała! Mam tak głośno nastawione słuchawki, zaraz ogłuchnę od tego. Dobra, ty lepiej powiedz, gdzie mogę moją... No idź tam gdzieś, no. Dać. Może ty wszystko dotykasz, no idź gdzieś dalej. Ja tam dotykać. Engine, dobra, eo, odpalamy. Ale nie masz nic, to co ty chcesz odpalić? Paliwo masz dodać. O, backup generator, o. No. A, dobra, a, Buick, no, o. Tu masz pewnie dodać. Dobra, dajemy misiaczki, dajemy, działaj. Dobra, ma wystarczająco. Nie. Aha, enough. Tak, dobra, ma wystarczająco. Myślałam, że tam jest, no enough. O, jak to, witam, backup generator, dobra. Żegnam. I teraz co, mogę go... Działaj. O! Auditorium ten i schoolyard jest open, no, dobra. No to idziemy na schoolyard. A, mogę się bawić. Dobra. Ja chcę pod to drzewo. Dobra, trupa idziemy. Chcę zobaczyć. Pod drzewo. No to się stanie teraz, jak będziemy wracać. Gwarantuję wam misiaczki. Dlatego zjem bułkę, żeby się przygotować. Czy cię piorun walnął? Obok. Bardzo, bardzo dziwne, niepokojące misiaczki. Bardzo, nawet powiedziałbym. Ale to nic, nie my się nie boimy, przemy dalej, prawda? Tak, drzewo trzeba znaleźć, trupa. Drzewo, no. Drzewo tutaj było.
Tu jest dziura. Nie wpadnie znowu. Boję się tą dziurę wpaść. Halo, działasz? Halo? No why not? A to się otworzyło. A. Witam. Ale oni też Audi... Schoolyard pisali też. No wiem, ale audytorium się otworzyło. Aha. Z panem misiem tutaj na tyłach. On tu został, widzę, tak? Nie, to jest zbroja, zbroja to jest. Klucz do wyjścia tam, gdzie chcieliśmy właśnie iść. Będą światła teraz. O, jak ładnie. No to jest uczelnia, nie? No takie wiecie. W sensie, bo w liceum przeważnie takich sal nie ma, no, ale nie, na studiach takie są właśnie. No to uczelnia, taka wiecie, wyższa już. Znaczy, ale mówię, no właśnie w Ameryce są takie rzeczy bardziej, nie? Na w liceum nawet, a u nas jakoś tak bardziej na studia. O, kolejny kij. Nie, to jakby... Aha, to ten sam, ale tam było potrzebne, że są dwa? Właśnie jeden na dwa. Muszę chyba tu dwa wrzucić. No. To gdzie jest drugi? No nie wiem. Hello? O, może być... Nie musi być wcale w tym audytorium, może coś przeoczyliśmy. Niemożliwe. Jak to, jakim cudem przeoczyliśmy coś? To nie wiem, byliśmy tam wszędzie na pewno? O, ektoplazma! Nawet nie wiesz, po co ci ona jest. Tylko jako moje punkty. No właśnie. Będziemy musieli szukać teraz klucza całego. Mi się wydaje, że ona gdzieś może być, wiesz... Nie wiadomo gdzie. Właśnie może w jakiejś szafce. Boże, będę się szukać klucza. Wszędzie już byłem przecież chyba. Nie znaleźliśmy klucza, ale znaleźliśmy drzwi, które były otwarte. Ta, te na zewnątrz. Wtedy, co nie można bo prąd. Było. I mogę przez dziurę przejść. No. Zauważ, że tutaj są pewnie bloki. I teraz przez tutaj które... coś dalej będzie na 100%. No i tutaj... Co to jest? Co to ma być? Nie wiem. Nie wygląda normalnie. Hej, chcesz bułkę? Nie dostaniesz. Moja bułka, masz tutaj pota. Faculty office. A tu jest jakaś krew. Nie, jaka krew? To są ślady krwi. Jaka ślady krwi? No popatrz, to tylko czerwona na ziemi. No krew. No co to, jaka krew? No krew. Krew. Nie, jaka krew? Co to, jak to plazma to jest? Tutaj jest na pewno coś ukryte, to jest krew. O! O! Karta jakaś dostępu. No, do tego courtyarda tego. Nie, K-card, a nie K... Aha, dalej, labele. Dobra, dobra, aha. Pi, znalazłem moje. Moje ja znalazłem. A nie można tej szafki tam otworzyć? Tej nie. Drzwi? Nie. One są elektryczne, nie widzisz? Patrz, mają. No już mamy przecież elektryczność. No, ale nie działa wszędzie elektryka najwyraźniej. Tam na pewno coś jest. O! O! Good morning, Bella. To co, Edward i ten? Zmierz? Tu lore, wiecie, oni gadają kiedyś, tak są gadali. Teacher, jesteś na czas, idź za mną, pokażę ci twoją klasę, okej. Okay. To sobie poznasz miłych ludzi, coś tam. Na pewno. Będziesz się dobrze bawiła w tej szkole, na pewno. Się nie zawiodłaś, to nie jest A, kawałek... to są wspomnienia Belli. To jest ta Bella, wiecie, ze Zmierzchu od Edwarda. Po prostu, tutaj jest inna historia. Edward ją zjadł tak naprawdę. To było piękne zakończenie, a to było co innego, tu wampiry opanowały. Tutaj wyszło inaczej, to jest alternatywna rzeczywistość. Dobra, to teraz pewnie jak tą kartę włożę, to będę mógł tu przejść. Tak, a ten klucz widocznie jest do czegoś zupełnie innego. Klucz do czegoś innego, dobra, uwaga. Łop. Chapter 2! Dobra, więc w kolejnym odcineczku będziemy tutaj cisnąć. No, chapter 2 to chapter 2. No kurczę, no. Chciałam dalej zobaczyć. Będziesz chciała dalej zobaczyć, o jak ładnie. Będziesz musiała pokazać temu więcej, może. No dobra. Nie zobaczysz drzewka, no na razie. No to ile szybko zostawiajcie dużo łapek w górę, przynajmniej 5000 i Adrian wrzuca kolejny odcinek, bo ja chcę zobaczyć, co jest dalej. Jody, skończ gadać, chcę zakończyć odcinek, a nie mogę. No trudno, Jody, o. Ona powiedziała, no problem. Dzięki. No, to dziękujemy bardzo, łapek dużą w górę, subskrypcję i kolejny odcinek wlatuje. Oj tak, miseczki, na razie lecimy. No.